W 2018 roku byliśmy rywalami w wyborach samorządowych. Dzisiaj stajemy po jednej stronie, żeby pracować dla dobra mieszkańców i im służyć. W 2018 roku kandydowałem na urząd burmistrza miasta i gminy Murowana Gosina i zająłem w tych wyborach drugie miejsce. Miałem marzenie, żeby w Murowanej Gosinie zorganizować duże działania związane z Bankiem Żywności i wiedziałem, że będzie to możliwe jedynie dzięki dobrej współpracy z samorządem. Udało się taką dobrą współpracę stworzyć wspólnie z panem burmistrzem Dariuszem Urbańskim oraz z całą gminą. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa koalicyjna pomiędzy mną, burmistrzem miasta i gminy Murowana Gosina, stowarzyszeniem Każdy jest ważny oraz klubem radnych Razem dla Murowanej Gosiny. Mamy 3 lata ciężkiej pracy w obecnej kadencji. Chcielibyśmy popracować nad kolejnymi punktami dla naszych mieszkańców, a będą to m.in. stworzenie centrum wsparcia dla osób potrzebujących razem z Dziennym Domem Pomocy. To będzie kwestia budowy skateparku w Murowanej Gosinie, placu zabaw w historycznej części miasta oraz wzmocnienia młodych samorządowców, czyli Młodzieżowej Rady Miejskiej. Czekają nas kolejne projekty, które chcemy wspólnie zrealizować. W związku z tym z dniem 1 stycznia nastąpi zmiana na stanowisku zastępcy burmistrza i zostanie powołany na to stanowisko pan Radosław Szpot. Pan burmistrz Dariusz Urbański zaproponował mi objęcie funkcji wiceburmistrza. Ja się na tę propozycję zgodziłem, ponieważ wiem, że udział we władzach samorządowych da mi większą możliwość realizacji projektów społecznych dla mieszkańców naszej gminy. Poza tym nie ma większego zaszczytu niż służba na rzecz mieszkańców miasta i gminy Murowana Gosina. Bardzo dziękuję za zaufanie.